She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Life is Strange. Jak pamiętacie, w tych akademikach, dokładnie tych tutaj, których widzicie, na poprzednim odcinku wykonywaliśmy kilka ostatnich misji. Teraz pójdziemy sobie z powrotem i zobaczymy, czy będę mógł tego drona jeszcze teraz wykorzystać, czy te osoby, które wcześniej były. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Zrób zdjęcie. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Czekajcie, cofniemy sobie to, bo jestem ciekawy, co by się stało. I stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Dobra, cofniemy sobie to. Teraz go nie ma, ale dobra, czekajcie, zobaczymy jak to będzie. Dobra, interweniuj. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Co za dupek, nie? Masakra, jakiś taki frajer. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Powiem wam, że to jest taka kolejna. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Nie no, akurat wydaje mi się, że lepiej mieć problemy, ale tutaj kolejną osobę za sobą w takich pozytywnych relacjach niż po prostu tutaj robi zdjęcie. To było głupie troszkę, nie? Zrobiłem zdjęcie i co, nie? Gdzie teraz. Co zrobię z tym zdjęciem w ogóle? Nic nie zrobię z tym zdjęciem. Jeszcze będę miał dowód na swoją głupotę, nie? Zamiast pomóc koleżance, to zrobiłem zdjęcie. Ale no dobra, idźmy do kampusu i zobaczymy, czy będę mógł tym dronem się pobawić, czy te osoby tam jeszcze będą. Nie, tutaj widzę, że już się wszystko chociaż nie, czekajcie, jest dron. Nie, wszystko tutaj jest tak jak było, zobaczcie. Tylko nie wiem, czy ona czasami teraz nie pójdzie na parking. A, ona pójdzie od razu na parking, widzicie? No jeszcze wszyscy byli tam. No zobaczymy, czy dronem będę mógł jeszcze popawić. Chyba już nie, ale no... No szkoda, szkoda. Jesteśmy, jak widzicie, od razu na parkingu. Będzie też nasz koleżka. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Aj, nawet się nie mogę wrócić. Szkoda, no ale no dobra, no mniejsza już o to. Taki jeden mój błąd. O, Illuminati. Wielu z was pisało w komentarzach, że o, znowu widziałem jakieś widziałem Illuminati, widziałem jakieś kolczyki w kształcie tego znaku. Gdzieś tam w łazience Illuminati też było, teraz zobaczcie na znaku. I ja zauważyłem teraz, tak często o tym pisaliście, że już nawet ja zauważam. Dobra, co to mamy? I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Burger za 5 dolców, graffiti. Good thing I don't have a car. Yet. Dobra, co tu mamy? Jakiś rower. No musi być to na pewno rower kogoś, kogo nie lubią tutaj. Who toilet papers a bike? Nie jest to chyba jakaś dziewczyna, bo raczej różowym rowerem chłopacy nie jeżdżą. Kolejny plakat z zaginioną. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Dziwne, nie wiem, co z taką ładną dziewczyną się stało. Damn, somebody is seriously devoted to putting up these posters. Teraz pytanie tylko komu? Now this really pisses me off. So entitled.
Sorry, handicapped folks. My truck needs these two spots more than you do. No, wiesz. Teraz naprawdę w Polsce wiele osób nie patrzy, co tam, nie? Ale jak jesteś niepełnosprawny umysłowo, to parkuje w takich właśnie miejscach. Co tu jeszcze mam? Jakiś pies, masakra. Nie, pożar zaraz. That dog looks peaceful asleep, but if I get too close, Cujo. Lepiej odejść, bo mogą być jeszcze problemy. Jakiś kamper. Kto przyjeżdża kamperem takim na ten, na uczelnię? It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. To będzie miało swoje konsekwencje. Ale możemy zrobić fotkę. I could use this picture for a series on Arcadia Bay lots. Powiem wam, że zauważyłem, że teraz czekajcie, jakbym to wam pokazać. Nie wiem, czy jest taka opcja w ogóle. Każdy tak jakby level mogę sobie powtórzyć potem w trybie robienia zdjęć, bo też każda taka jakby, nie wiem, przykładowo tutaj na parkingu, tutaj w akademiku, tutaj wtedy kiedy ten dron był, czy też tutaj właśnie nie, to nie jest akademik, tylko tutaj jest szkoła, tutaj jest akademik. Każdy ten level mogę powtórzyć i zrobić sobie jakieś dodatkowe zdjęcia, bo każdy, na każdym levelu mogę jakieś zdjęcie zrobić. Zazwyczaj jest to jedno zdjęcie albo dwa. Więc jeśli jakieś zdjęcie bym pominął, zawsze sobie mogę ten level powtórzyć i zdjęcie zrobić ponownie. Tak dla tej informacji. A ona tutaj napisała sobie, jestem brudny i no niewesoła minka, ale też nie smutna. Taka, powiedzmy to, obojętna. Kolejne plakaty tego, że nie będę sprawdzał, bo to wszystko jest to samo. Poczekaj, ja wszystko sprawdzam. Nie, już tutaj nic nie mam. Dobra, to możemy mieć tego Warrena, czy jak mu tam na imię. Ma furę. Może nie jakiś... Yo, Max, check it out. Może nie jakąś super, ale ma. Samochód Warrena, zobaczmy, co ona o nim myśli. Look at Warren in his way back machine. He's a brave man. Come on over here, please. Dobra. Pójdźmy na niego. And there's Warren. Did he actually buy a used car? No dobra, zagadajmy do niego w końcu. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Czy ma go na dystans? Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Dobra, zapytam go, czy serio? Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Dobra, pogadajmy o tym. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today.
I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons' photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw, now. Answer me, bitch! Dobra, udamy głupią po prostu. What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Kurde, teraz kurde, co by to zrobić? Odsuń się albo... Dobra, udajmy taką kurczę babę, która nie boi się jego. Taką, która ma jaja. Dobra, on się odsunie. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Oj, to chyba nie była dobra decyzja. Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom! Max? No. Chloe? No way. You again. Go! Go! I got this! Co tu się dzieje w ogóle? Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! That's me. Nobody! Dobra, tam była ochrona, więc on już nic nie zrobi. A Chloe to jest jej przyjaciółka przecież, tak? Man, Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Oby nic. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. I teraz co? Powiedzieć, że tak, czy... że... A dobra. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. I've always loved his work. Those that can't do, teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Dobra, przeprośmy, bo no w sumie nie będziemy się tłumaczyć, że chciałam, ale nie miałam czasu, albo... otwarł się. Dobra, zrobimy przeprośmy. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. No, czyli tak to nic nie dało. Ze względu pewnie, co bym powiedział, to i tak by się tak i tak samo skończyło. Wow. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max.
Kurczę, myślałem, że kupi sobie w końcu jakiś inny aparat, nie wiem, jakąś cyfrówkę, chociaż no mówiła, że ona woli analogi, nie? Ale została też kasa od rodziców, mogłaby to wykorzystać na nowy aparat. No i jak widzicie, taka typowa też amerykańska chatka, to też daje bardzo fajny amerykański klimat. Oczywiście flaga musi być. Teraz co, idziemy do niej? Don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. No, już widać syf, lampa popisana, cyce na pierwszym ekranie, pełno oczywiście plakatów jakichś tam, nie, pewnie zespołów czy aktorów, bo mi się przynajmniej wydaje. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step fearer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Powiem wam tak, tak jak mówiłem wcześniej, że te niektóre pokoje są bardzo fajnie urządzone, tak ten no niestety jakoś specjalnie ciężko cokolwiek o nim pozytywnego powiedzieć, tak? No tutaj fotel, zobaczcie. Fotel normalnie od auta sobie wstawił, ale co, przynajmniej ma wygodnie, nie? Przed telewizorem. Hey, that TV used to be in the living room. A, widzicie, mamy okazję też posłuchać, jak to było kiedyś. Spójrzmy. I wonder what Chloe keeps in here. Zobaczmy, czy są takie zdjęcia w ogóle jeszcze z Max. Wydaje mi się, że powinny być. Look at that. Chloe and her dad were so close. Jest tylko dwa zdjęcia, mimo że w pudełku chyba z 20 tam było. To zwróćcie uwagę, czekajcie, patrzcie, ile tam jest zdjęć. Dobra, to jakiś papier, chyba rachunki jakieś. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Czytaj, naprawa auta. 3000 dolców, masakra. 3000 razy teraz chyba 360 kosztuje dolar, to zobaczcie, ile to jest kasy, nie? Prawie tyle to na jakiś już fajny samochodzik w Polsce. This postcard is from Rachel Amber. Okej. We had such a blast drawing these together. Rysunki w zeszytach, coś tu jest? Super dziewczyny, Max, Chloe, Super Kitty, Orzeł Wolności, Kosmiczny Ślimak, Czarna Dziura, Niebezpieczeństwo. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jakaś torba. A ona nie ma w ogóle nic przeciwko, że my tak grzebiemy tu wszędzie? Też przyjaciółka to też chyba nie powinna raczej mieć nic przeciwko. And it reeks like dirty laundry. Gross. A, czyli niektórych się po prostu nie należy w ogóle dotykać. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. To będzie miało swoje konsekwencje. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. She used to be a great student. When she cared. Tutaj teraz nie wiem, czy po prostu tą tej kuli czasami nie rzucić potem frutę na górę. No, tak naprawdę dowiedzieliśmy się, co tutaj się stało. Więc, a mogę zdjęcie tego zrobić? Nie mogę. Dobra, jak zdjęcie nie mogę zrobić, to... Wiecie co, może cofniemy sobie ten czas. Chociaż ona tak ma pewnie wyjebkę na to, czy ta kula się tutaj stłukła, czy nie. Mi się przynajmniej wydaje, oh, taką wygląda. Our super secret closet lair. Chloe's dad built this dresser. Dobra, jakaś walizka. Nothing but junk in this suitcase. Ja pierdzielę, naprawdę tutaj burdel jest taki, że się w głowie nie mieści. Tutaj jest, widzicie, sprawdzały sobie swój wzrost, jaki mają. Jest ciekawa pewnie. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Dobra, to coś jara w ogóle. Jeszcze pudełko tu mamy na dole. Zajebała płytę i co tam? O, ta dziewczyna tutaj jest. Wow, to były przyjaciółki. Hey, give me that.
Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Dobra. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Ciężki wybór, ale no dobra, weźmy już pierwszą decyzję. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Czy nie do końca jest tak, że ona mogła zaginąć, tylko no być może było tak, że faktycznie po prostu kogoś sobie odnalazła, ale też dziwne, odnalazła i sobie gdzieś pojechała i nic nie dała znać przyjaciółce, tak troszeczkę dziwne, nie? Albo ona coś przed nami ukrywa w sumie. Who would have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Okay. So it was Chloe who printed all those flyers. Jak na razie chyba nic nie dały te plakaty jej. Is this a desk or a storage space? Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop. But I love how funky and outdated it is. She even covered it in punk stickers because Chloe doesn't give a shit. A ten laptop wydaje mi się, że jest taki sam jak ma właśnie tutaj Max. Wydawało mi się, że jest identyczny nawet. Tylko czekajcie. Aha, tu jest sprzęt Hi-Fi, więc... It won't play without any power. Dobra, bez prądu nie zagra, więc czekajcie. Tutaj chyba jakoś go specjalnie nie włączę, nie ma takiej w ogóle opcji. Dobra, spójrzmy ten komputer, może przez komputer włączył tą muzyczkę. She looks super happy. Zupełnie kurczę, zobaczcie, nie, niedopadana dziewczyna, nie? Taka szczęśliwa. W porównaniu tego, co teraz się dzieje z nią, no to zupełnie dwie różne osoby. She looks super sad. No właśnie, zobaczcie. She looks super stoned. I to by było tyle na komputerze, same zdjęcia. I teraz pytanie, jak włączyć tutaj tą wieżę, jak nie ma prądu? A nie, tu jest, dobra. Jeszcze jakiś plakat jest. I'm not into them, too pretentious. Dobra, włączmy sobie.
tutaj cały jej dom. Czekajcie, zobaczymy, czy tutaj... Nie no, jest, widzicie, dużo rzeczy, jak książki, muszę postawić tutaj, otworzyć drzwi. Ona sobie leży, raczej nie będzie protestowała, jak tutaj będziemy sobie buszowali po jej domu. Z tego spodziewajcie się w kolejnym odcinku, a na dzisiaj to by było tyle. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę. No i tak jak wam mówiłem, kolejnych odcinków spodziewajcie się codziennie. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!